Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku będzie o GPS-ie. W sumie jak właśnie korzystać z GPS-a w tym symulatorze, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe samoloty, o samoloty General Aviation. A to właśnie dlatego, że jakby z domysłu w dużych samolotach, czy tam w Airbusie, w Boeingu, w MD-11, no po prostu włączenie autopilota od razu powoduje, że on trzyma się po prostu ścieżki, którą sobie tak wyznaczymy w MCDU. Także w dużych samolotach liniowych GPS działa jakby po prostu z automatu. No natomiast w małych samolotach General Aviation tak do końca nie jest, dlatego że autopilot domyślnie jest dostrojony do radiostacji, a nie do GPS-a. Więc zobaczymy sobie, jak ustawić sobie trasę dla autopilota i żeby tutaj autopilot nam nawigował wedle GPS-a po tej trasie. I tak, użyjemy do tego celu dwóch samolotów. Pierwszym to jest Piper Warrior II. Wybiorę ten samolot dlatego, że w nim jest dostępne menu autopilota. Tu na przykład w Cessnie nie mamy dostępnego menu autopilota, ale też możemy używać GPS-a, dlatego że mamy też osobne urządzenie Garmina, które jest dostępne w kokpicie i to też sobie zobaczymy. Co ciekawe, ten Piper też ma to urządzenie Garmina, ale tutaj na potrzeby tego nagrania. Garmina użyjemy sobie w Cessnie, a w Piperze zobaczymy sobie wszystko, całego autopilota, jak działa z menu Flight Geara. Także uruchommy sobie najpierw Piper Warrior II. I jesteśmy w Wojowniku, od razu na pasie w lotnisku pod Berlinem. Także tutaj ten samolocik, nie będziemy się może nim dobrze zajmować, ale tutaj co ważne, on ma właśnie odblokowane menu autopilot. I jest też planowanie tutaj lotu z Route Managera, więc to sobie użyjemy. Tutaj też ten samolot ma dostępny Garmin 196 GPS, możemy to sobie włączyć i wtedy mamy to urządzonko też tutaj dostępne. Teraz nie będziemy go omawiać, zobaczymy sobie to urządzonko w domyślnej Cessnie, dlatego że tam musimy użyć tego urządzenia, bo menu tutaj autopilot w Cessnie domyślnie jest zablokowane. Tutaj mamy je dostępne, więc najpierw ułożymy sobie naszą trasę, dam jeszcze mapę. Tak, tutaj jesteśmy ustawieni na pasie 07 prawy. Włączę fiksy i nawigację radiową. I tak, wykonałem sobie prosty przelot dookoła, powiedzmy, na to samo lotnisko. Może najpierw skieruję się tutaj na ten punkt, na Wora, Foxtrot, Whisky, Echo. Stawmy sobie jakąś trasę, może teraz tutaj na tego Wora. OK. A może tu już wykręćmy na RSAP. Dobrze, dalej polećmy tu może na Nukro. Jest Nukro, dajmy tutaj Lugub. Jest Lugub, wykręćmy na Pepol. Jest i może teraz na Lookup. Lupak. Jest Lupak i tutaj wykręćmy na lotnisko. Tu mam jeszcze Wora, dajmy go sobie. Brawo, brawo, India. Ustawmy też docelowe lotnisko to samo. Echo, Delta, Delta, brawo. Tak, runway 07 prawy, niech będzie. Także mamy naszą trasę na mapce. O, tak to wygląda. Takie kółko sobie zrobimy. Małokształtne kółko. I teraz zobaczmy sobie okienko GPS. Tutaj mamy wyposażenie i ustawienia GPS. Tak, okienko to podzielone jest na pewne sekcje. U góry mamy w ogóle informacje, w jakim trybie pracuje GPS, jaka jest nasza pozycja samolotu oraz dokąd zmierzamy. W tej chwili brakuje informacji, dokąd zmierzamy. Tak, tutaj mamy IDENT, czyli identyfikator punktu, do którego byśmy chcieli lecieć. Punkt to może być cokolwiek, to może być WOR, FIX, to może być nawet miasto, to może być lotnisko. Także tutaj tego nie mamy wypełnionego, więc nie mamy nic ustawione. Tak samo name jest pusty, czyli no bo tutaj mamy identyfikator, jak i nazwę tego punktu, do którego chcemy lecieć. W tej chwili nie wie GPS, dokąd lecimy, bo też nie aktywowaliśmy sobie tutaj na naszej trasie żadnego punktu, do którego chcielibyśmy lecieć. Więc stąd tutaj brak informacji.
Dlatego też aktywujmy sobie ten punkt, na przykład weźmy nasz pierwszy punkt na naszą radiolatarnię VOR Foxtrot Whisky Echo, tak, czyli tutaj klikamy i dajmy Activate. Ok, aktywowało nam się na razie lotnisko, ja dam od razu, to dajmy jeszcze raz Jump to, o teraz do naszego punktu. No i teraz mamy informację, ident, pojawia się nasz VOR i pojawia się nazwa naszej radiolatarni, tak, jest to VOR DME, także wszystko się zgadza. No i w tej chwili jesteśmy w trybie LEG, czyli latanie po odnogach naszej trasy, czyli z punktu, no tutaj będziemy w tą stronę lecieć z punktu do punktu, tak działa tryb LEG. Tu mamy jeszcze inne tryby do włączenia, tak, jesteśmy w trybie LEG, możemy przełączyć się też na tryb Direct To, czyli leć do danego punktu, albo tryb OBS, to sobie też zobaczymy, ale jeszcze po kolei tutaj zobaczmy, że mamy kolejny taki boksik, gdzie możemy wyszukiwać właśnie wszelakich punktów, do których chcemy lecieć. I tutaj możemy sobie wyszukiwać typ, czyli po czym chcemy szukać. Any to znaczy, że cokolwiek, tak? Cokolwiek piszemy, to cokolwiek będzie chciał szukać. Możemy szukać po lotnisku, po worze, możemy szukać NDB, fixa, waypointy. Możemy też szukać po city, czyli miasta i town, jakby tutaj mniejsze miasteczka. Tutaj akurat dla mnie, jeżeli chodzi o szukanie po miastach, to jakoś mi to specjalnie nie działa. Jeżeli damy Wrocław jako nazwę miasta, no i dajmy, co, dajmy search names, tak, czyli szukaj po nazwie, nie ma takiego miasta. Jeżeli damy town, też nie ma takiego miasta, po search też nie ma. Także tutaj szukanie nazw miast chyba nie zawsze działa, ewentualnie po tych miastach, co ja szukam, to nie działa. Ale możemy na przykład poszukać po lotniskach i poszukajmy jakiegoś lotniska, tak? Dajmy na to, że chcemy lecieć do Warszawy, ale wpiszmy kod ICAO, czyli EPWA. No i teraz musimy dać search, ten pierwszy przycisk, dlatego że ten search pierwszy on szuka po identyfikatorze, tak? Czyli tu mamy identyfikator EPWA, no i się zgadza, znalazł. Jeżeli dalibyśmy search name, to widzimy, że niczego nie znalazł. Także search i tutaj po prawej wyświetla nam się rezultat właśnie naszego szukania. Czyli jakby tutaj wyświetlają się informacje, które tutaj sobie wyszukujemy. Jeżeli damy szukanie po nazwie, no to na przykład wpiszmy sobie, że szukamy też lotniska i po nazwie Strachowice. Czyli Wrocław. No i dajmy teraz search names. No jest, po nazwie Strachowice znalazł. Tak? I tutaj mamy też współrzędne geograficzne lotniska. Mamy wysokość, elewację lotniska. Mamy bearing, czyli kurs, na którym powinniśmy się skierować od naszej obecnej lokalizacji, czyli na kurs 115 powinniśmy się skierować i dystans do Wrocławia 147 mil morskich. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy na przykład lecieć do danego punktu, który sobie znaleźliśmy, no to takim najlepszą opcją było tutaj użycie na przykład Direct To. No i teraz na mapie też widzimy, że narysowała nam się linia, która prowadzi nas właśnie bezpośrednio tutaj do Wrocławia. No i tak samo by ta linia kierowała do dowolnego punktu, jaki byśmy sobie tutaj wyszukali, no i chcieli do niego lecieć. No i to jest jakby taka najszybsza opcja, Direct To, czyli właśnie szukamy punktu, wskazujemy Direct To już. A jeżeli mamy wytyczoną trasę, tak jak ja tutaj to zrobiłem, to powinniśmy używać opcji LEG, czyli tak, my tutaj mamy tryb LEG. I mamy punkt, do którego chcemy lecieć. Jest to pierwszy punkt na naszej trasie. I mamy identyfikator tego punktu. I teraz GPS powinien lecieć tutaj do tego punktu. Także zobaczmy jeszcze sobie szukanie, bo tutaj mamy jeszcze kolejny przycisk. Jest to przycisk Nearest. Tutaj on działa tak, że na przykład dajmy sobie wory, że chcemy szukać najbliższe wory wokół nas. Więc w pole search niczego nie wpisuje. Chcę po prostu szukać wory, więc klikamy przycisk Nearest i widzimy, że najbliższy wór to jest Bravo Bravo India. Jeżeli tu sobie przyzumuję nasz samolot na mapie, o tak, widzimy, że tu za nami jest ten wór Bravo Bravo India. No i rzeczywiście jest to najbliższy wór naszej obecnej pozycji samolotu. Mamy jeszcze przyciski Next i Prev, czyli poprzedni punkt i następny punkt. Jeżeli damy następny punkt, to mamy następny wór. To jest TOF. I to chyba będzie ten wór tu u góry, tak, to będzie ten wór, kolejny jako drugi najbliższy nas wór. No i tu mamy na przykład dystans, możemy zobaczyć, tak, ten jest najbliżej 0,6 mil morskich, ten już ma 8 mil morskich, 14,6, 19,9, 24,7, także widzimy, że są posortowane podległości
tak najbliżej nas do najdalej. I w ten sposób możemy się tutaj przewijać między tym, co sobie tutaj szukamy. Ale też możemy użyć tego przycisku, jest to Active Route Waypoint, czyli aktywowanie jakby tutaj sobie po prawej stronie naszych punktów na trasie, a nie tego, co szukamy, na przykład worów, jak wcześniej. Więc dajemy sobie Active ten Route Waypoint i widzimy teraz, że mamy pierwszy punkt, do którego mamy zmierzać, czyli nasza radiolatarnia Foxtrot Whiskey Echo. I teraz jak damy Next, to widzimy, że pokazuje nam się kolejny punkt na naszej trasie, czyli jest tutaj to jest ten punkt, kolejny WOR, Sierra Uniform India i tak dalej. Damy Next i mamy kolejny punkt, RSAP i się zgadza, tak jest RSAP. Więc poprzez ten przycisk możemy tu sobie przewijać nasze punkty po prostu na naszej trasie. No jest to też przydatne, że możemy sobie jakiś punkt przeskoczyć, możemy stawić sobie kolejny punkt i dać na przykład direct tu, żeby samolot skierował się do tego punktu. To sobie też zobaczymy podczas przelotu. No dobrze, więc resztę rzeczy mówimy sobie podczas przelotu. Ja teraz wystartuję, więc tak, ten route managera możemy zamknąć. GPS sobie zostawię na boku, mapę może też na boczku na razie. Także wystartujemy na szybko samolot. Dajmy ready for takeoff. Dobrze, od razu się toczymy, hamulec jest zwolniony. Więc dodajemy gazu i startujemy. Dobrze, lecimy. Ja tu jeszcze headinga sobie nie ustawiłem. Może sobie przekręcę jeszcze heading. Tutaj jak schowamy sobie wolant, to w tym autopilocie mam tutaj środkowy przełącznik na włączenie autopilota AP on. Ja to sobie teraz włączę i tutaj sobie aktywuję heading. Nie wiem, czy jeszcze nie jestem za nisko. A jest ready, dobra. To teraz jest heading. Ok, niech mi tutaj trzyma. O, mocno teraz zboczyłem z kursu, dobra. Ale samolot mi się ustawi na razie na heading, czyli jeszcze nie nawigujemy po naszej trasie. Po prostu będę leciał sobie wzdłuż po prostu linii pasa. Sobie też zobaczymy, gdzie jesteśmy, to ok. No tutaj byśmy chcieli już wykręcać sobie w prawo na nasz punkt, tak? Więc teraz tak, jak to zrobić? Jeżeli byśmy teraz sobie włączyli na przykład po prostu nav, ten przycisk, no co byśmy chcieli po prostu nawigować automatycznie nasz samolot po naszej trasie, no to niestety to nie zadziała, dlatego że w tej chwili domyślnie właśnie ten nav jest dostrojony do radia, do nav 1 i wtedy byśmy sobie nawigowali na przykład na wora, a nie po naszej trasie wedle GPS-a. Dlatego, żeby tutaj to zrobić, żeby nav działał do GPS-a, musimy sobie aktywować ten checkbox. Ja szukałem na przykład wcześniej, tutaj akurat tego samolotu dobrze nie znam, ale wcześniej szukałem tego przełącznika, gdzie się włącza, żeby nav brał dane z GPS-a, a nie z radia. Niestety nie ma tam przełącznika, nauczyłem się z Microsoft Flight Simulator, tam jeszcze z FSX-a, że zawsze był przełącznik na kokpicie, że właśnie autopilot działa w trybie radia albo w trybie nav i można było się przełączać z kokpitu. Tutaj musimy w okienku GPS aktywować ten checkbox. Zobaczmy też sobie tutaj wskazania naszego kursu, jakim będziemy lecieli, jak to sobie aktywujemy. O, widzimy, że się lekko zmieniło, tak? Czyli właśnie teraz będziemy lecieli wedle GPS-a, dopiero teraz. Więc możemy sobie teraz aktywować tutaj przycisk nav. I samolot powinien wykręcać, oj, to się teraz dzieje, wykręca nam do naszego pierwszego punktu, dlatego że tutaj też mamy ustawiony ten punkt Foxtrot Whiskey Echo. Ok, tak w ogóle to samolot będzie chciał lecieć tak po tutaj tej wytyczonej linii, dlatego też tak mocno nam odbił w prawo, dlatego że przechwytuje jakby tego radiala tutaj sobie. O, widzimy, że tutaj na tym wskaźniku kursu tu jest strzałką pokazany kurs, jakim powinniśmy lecieć. Tu jest nasze odchylenie pokazane. Jesteśmy zbyt... Znaczy powinniśmy się bardziej skierować w prawo, dlatego też samolot wykręcił bardziej w prawo. No i teraz będzie równał
równa sobie w lewo, tak żeby utrzymywać środkową igłę tutaj na równi z tą strzałką żółtą, więc sobie samolot wyrównuje, no i widać, że to działa. Dobrze, też włączę sobie Alt, żeby samolot mi trzymał wysokość, nie będę się tak wysoko wzbijał. No i przyspieszę czas i widzimy, że samolot tutaj ładnie wyrównuje. Ok, no i leci sobie właśnie po linii do naszego punktu. Także teraz nav właśnie dopiero teraz działa, dzięki temu, że włączyliśmy sobie ten checkbox. Tak, czyli podlinkowaliśmy nav 1 do GPS-a, bo domyślnie działa dla radia, a nie dla GPS-a. Więc tutaj był taki myczek, ja też długo szukałem tej opcji, zanim się zorientowałem, że tutaj w tym okienku jest ten checkbox. Dobrze, no i teraz lecimy sobie do naszego lega tutaj pierwszego. Ja dam jeszcze teraz Active Route Waypoint. Tak, mamy też potwierdzenie, że lecimy do pierwszego, do pierwszego wora. Ale ominijmy go sobie. Dajmy sobie, że chcemy ominąć tego wora i polecieć bezpośrednio do drugiego punktu. Więc dajmy sobie Next. Mamy ustawiony ten drugi punkt. Zgadza się, to jest ten sam. I dajemy sobie Direct To. Teraz widzimy, że narysowała nam się linia do tego punktu. No i tak właśnie działa też opcja Direct To, że jak tu sobie coś wybierzemy, klikamy Direct To. I teraz widzimy, tak, mamy też ident, potwierdzenie, że rzeczywiście GPS nawiguje teraz do tego punktu. Bo tak naprawdę ważne jest, co tutaj mamy wpisane. To jest punkt, do którego leci, tak, nawiguje autopilot wedle GPS-a. I tutaj co ciekawe, jeżeli samolot doleci do tego punktu, to powinien automatycznie przełączyć się w tryb lag, czyli nie musimy tutaj później mówić, żeby się przełączył na tryb lag, żeby znowu podążał po trasie. Ale pod warunkiem, że właśnie ten punkt, do którego daliśmy direct to, że on znajduje się na naszej trasie, także jest to jeden z punktów na trasie. Wtedy będzie samolot kontynuował lot wedle trasy, nie musimy tutaj już ingerować w to. A tymczasem możemy sobie zobaczyć, jakie tutaj informacje prezentuje ten cały GPS. Także tak jak już mówiłem, tutaj mamy tryb, jakim obecnie lecimy. W tej chwili jest to Direct To, ale za chwilę się nam zmieni na lag. Jeżeli jesteśmy w trybie Direct To, to teraz mamy informację Desired Course, czyli kurs, jakim powinniśmy lecieć do tego punktu, czyli to jest 85,2 stopnie. Tylko że to był kurs w momencie, kiedy kliknęliśmy przycisk Direct To. Tutaj tak samo mamy bearing, jakim powinniśmy lecieć. W tej chwili jest to 85, no już nie mamy tej informacji, kropka 2. Ale dobrze, idźmy dalej. Tutaj mamy extract, to jest błąd odchylenia naszego samolotu od ścieżki, jaką powinniśmy lecieć. W tej chwili mam 003 mile morskie, czyli błąd jest bardzo niewielki. Rzeczywiście na mapie widzimy, że no niemal tutaj lecę po ścieżce, dopiero jak damy chyba dużego zooma, no to widzimy, że no jestem troszeczkę odchylony w prawo od ścieżki, tak? I to jest to właśnie 002 mile morskie w tej chwili. Jest wartość na plusie, więc jestem odchylony w prawo. Jakby było na minusie, to byłbym odchylony w lewą stronę od ścieżki. Więc to odchylenie jest bardzo niewielkie, więc to nie ma tak aż znaczenia w tej chwili. Dalej mamy pozycję naszego samolotu, to jest współrzędne graficzne oraz wysokość, na jakiej lecimy. Tutaj mamy, że mamy wysokość 3315 stóp, tutaj mamy 3500. No jest jakaś różnica, możliwe, że też ciśnienie mam źle dostrojone, jeżeli damy pogodę. Dajmy sobie cale subkartęci. Nie lubię tego małego okienka, że to się pokazuje. 2965. Jaki tu mamy? No złe mamy, 2965. Ok, teraz chyba bardziej by się zgadzało. Mamy 3000. No mamy troszkę mniej niż nam wskazuje GPS, ale mniej więcej się zgadza. Ground speed to jest prędkość nasza względem ziemi, czyli też biorąc pod uwagę wiatr i inne czynniki, jakie oddziaływują też na prędkość samolotu. Mamy 118 węzłów, zobaczmy też prędkość względem wiatru, znaczy powietrza. Tu mamy większą, mamy no 120, może 1,2.
Więc to by oznaczało, że mamy wiatr czołowy, który nas spowalnia i ground speed jest troszkę mniejszy. Mamy track, czyli nasza ścieżka, po której lecimy, 85 stopni. Track też uwzględnia kierunek wiatru, czy jest to po prostu linia, po której leci samolot, a nie kąt, po którym jest ustawiony nos samolotu. To jest heading, tak? Nos samolotu wskazuje heading, a track wskazuje ścieżkę rzeczywistą, po której leci samolot. Tak, biorąc pod uwagę na przykład boczny wiatr. Dalej mamy odometer, to jest licznik dystansu, jaki pokonaliśmy. Jakby tłumaczyć na polski, odometer to będzie drogomierz, także tak, tutaj jest po prostu dystans, który tylko rośnie, bo po prostu pokonujemy coraz większy dystans na naszej trasie. Dalej mamy taki skrót jak RAIM. To jest skrót, mówiąc po polsku, od autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika GPS. O coż tutaj chodzi? To nie jest aż tak potrzebne, ale tak, żeby wyjaśnić, jest to pewna technologia, która ma po prostu upewnić się, że sygnał GPS, jaki odbiera tutaj nasz odbiornik, znaczy sygnał satelit, jest prawidłowy i że rzeczywiście nasz samolot zna swoją pozycję rzeczywiście tam, gdzie jest i że nie ma przekłamań, no bo tutaj problem polega w tym, że odbiorniki GPS są tylko odbiornikami, więc one nie mogą w żaden sposób komunikować się w drugą stronę z satelitą. One tylko odbierają sygnały z satelity i to wszystko. No i co się stanie, jak taki samolot odbierze, GPS odbierze złe jakieś dane błędne? No tak, latanie samolotami jest tutaj dosyć newralgicznie, tutaj musimy znać dobrze swoją pozycję, więc tutaj wyposażono właśnie GPS w taką technologię, która ma za zadanie pobierać dane z dużej liczby satelit, tam jest chyba nawet 24 satelity. I dopiero jak zbierze te informacje z tych wszystkich satelit, on tam ma jakieś algorytmy statystyczne bodajże, które mają mu powiedzieć, czy rzeczywiście te współrzędne, jakie on sobie pobrał, są prawidłowe. Ja dokładnie nie wiem, co oznacza ta jedynka tutaj wskazywana, ale to jest prawdopodobnie jakiś współczynnik może tego obliczenia, czy dane z satelit są prawidłowe. Możliwe, że to współczynnik od 0 do 1, w tej chwili jest 1. Ja zawsze miałem 1, nie wiem, czy da się tutaj jakąś inną wartość uzyskać. Myślę, że możemy założyć, że jedynka oznacza, że wszystko jest dobrze. Dalej mamy ident, czyli identyfikator, jak mówiłem już, punktu, do którego lecimy, oraz nazwę tego punktu, do którego lecimy. Jest to w tej chwili ten punkt, więc wszystko się zgadza. I mamy współrzędne tego punktu, czyli tak, to są sztywne, współrzędne, no bo punkt nie przesuwa się, więc te współrzędne się nie zmieniają. I mamy też wysokość tego punktu, to akurat 0 stóp i jest to chyba coś nie tak, bo ten punkt powinien mieć jakąś wysokość. O tak, jak tutaj widzimy, że on ma wysokość 157 stóp, no bo to jest wysokość nad poziomem morza, więc skoro to jest radiolatarnia fizyczna, to ona musi mieć jakąś wysokość raczej, więc tutaj no jesteśmy w Niemczech, to jest tam, to nie jest kraj położony na poziomie morza, więc no to jest błędna informacja z tą wysokością, ale co do innych punktów zobaczymy, przynajmniej worów, że tutaj przeważnie jest jakaś wysokość. Jeżeli chodzi o fiksy, to skrzyżowania, to tutaj przeważnie będzie zero rzeczywiście, no bo skrzyżowanie jest punktem wirtualnym, ono nie istnieje fizycznie, tak, więc wtedy by się zgadzało zero. Mamy bearing, to jest kurs, jakim powinniśmy lecieć na właśnie nasz punkt i jest 85 stopni. I mamy dystans do naszego punktu, w tej chwili 6,6 mil morskich. A i tu jeszcze mamy, tak, mamy prędkość pionową naszego samolotu, w tej chwili 0 stóp na minutę. No i tutaj się zgadza, jest 0. I mamy time to waypoint, czyli czas, za jaki osiągniemy wskazany punkt, czyli za 3 minuty będziemy nad worem Sierra Uniform India. Także takie mamy informacje. One troszkę się jeszcze zmienią, jeżeli będziemy w trybie lag, to też dojdą pewne inne informacje. Tutaj ten kurs się zmieni na numer punktu na trasie, do którego będziemy lecieli i tak dalej, więc nie wszystko jest identyczne, ale ta część środkowa jest niezmienna, zawsze mamy te informacje tutaj podawane. Dobrze, nasz samolot, ja tu przyspieszę teraz czas, nasz samolot zbliża się już do tego punktu, więc niedługo tutaj będziemy i zobaczymy, czy zmieni się automatycznie w tryb lag. Tak powinno się zadziać i podążać do kolejnego punktu ASRAP.
No i tak się dzieje. Wykręcam nam i mamy teraz tryb leg. Lecimy do punktu trzeciego. I identyfikator ASRAP zgadza się. Także lecimy teraz do tego punktu. Tu nawet też automatycznie nam się zmieniło na ASRAP. Więc wygląda to dobrze. Może otworzę jeszcze raz mapę, bo tam mi się linia narysowała prawym kliknięciem myszy. Co może być mylące, ok. Teraz tej linii nie ma i lecimy do ASRAP. Jak dolecimy do ASRAP, zobaczymy sobie opcję OBS. Jeszcze o niej nie mówiliśmy. Kolejny, trzeci tryb pracy GPS-a. A on jest też bardzo ciekawy, bo OBS to jest ogólnie też od Omni Bearing Selector, czyli możliwość ustawienia dowolnego punktu w taki sposób, żeby działał podobnie do idei radiolatarni VOR. W tej chwili samolot nam wykręca na Nukro, tak, zgadza się, wykręca nam na Nukro. Więc tak, tu mamy wybrane Nukro też, więc zróbmy z tego Nukro VOR-a. Co ciekawe, to nie jest VOR, to jest właśnie skrzyżowanie, fix inaczej. A my sobie za pomocą tej opcji Omni Bearing Selector zrobimy sobie z tego VOR-a. Więc wciskamy tą opcję. Widzimy, że jesteśmy w trybie OBS. I tu mamy pewne pokrętło. Ja sobie na przykład ustawię to bliskie 0. Niech będzie 0,05. Cóż to oznacza? Tu mamy po prostu nastaw kursu, jakim chcemy lecieć. W tej chwili to będzie odlot od tego punktu. Samolot mi się tak ustawia. Jak zobaczymy sobie tutaj, na jaki kurs będziemy lecieli, tak, to widzimy, że jest to 005, właśnie to, co sobie ustawiłem tym pokrętłem. I samolot będzie chciał lecieć właśnie radialem 005, ale od punktu Nukro. O. I możemy to sobie tak wyobrazić, że od tego punktu jest linia. Nie wiem dokładnie, gdzie będzie punkt 005, znaczy radial 005, ale gdzieś tak na północ. Może bardziej jeszcze w prawo. Więc samolot będzie chciał lecieć tym radialem. Oczywiście tutaj może mu przyspieszę, żebyśmy to sobie zobaczyli, jak on rzeczywiście tu sobie wykręci w prawo i przechwyci radial 005 od tego punktu. Albo mu jeszcze troszkę pomożemy i... O, 20 to za dużo. Ok, dałem mu 13 i widzimy, że ustawiono się 13. W tej chwili samolot był już za daleko, więc musi tak teraz kierować się prawo wedle tutaj wychylenia tej środkowej części wskaźnika. No i teraz już przechwytuje i będzie się ustabilizowywał na radialu tym razem 0,13. Tak, i ustawił się na tym radialu. Także bardzo ciekawa opcja, że tym OBS-em możemy sobie zrobić z dowolnego punktu radiolatarnię VOR, można tak to powiedzieć. I teraz samolot sobie leci właśnie tym kursem. No i też mamy tryb OBS tutaj wskazany. Mamy też kurs, jakim będziemy lecieli. Tu akurat jest 14, nie wiem czemu 14, nie 13. I mamy tryb FROM, czyli właśnie od, co też warto zauważyć, dlatego tak kierujemy się od radiolatarni, znaczy nie radiolatarni, tylko od Nukro. Teraz obracając tym selektorem, tak, zmienia nam się tryb na tu, czyli do radiolatarni. I teraz rzeczywiście samolot będzie wykręcał. Może jeszcze mu ustawię bardziej w ten sposób. Na przykład 202. Tu rzeczywiście się ustawiło na 202. Jesteśmy w trybie do, więc lecimy teraz do punktu Nutro radialem 202. Tutaj też należy zauważyć, że to pokrętło jest zrobione odwrotnie, że właśnie
Południe jest u góry, a północ na dole, także tutaj taka mała niedogodność. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak to zrobiono, to pokrętło troszkę odwrotnie. Jeszcze troszkę musimy podlecieć, żeby przechwycić ten radial. No i już samolot przechwytuje. Powoli. Ok. No i teraz leci sobie na Nutro naszym nowym radialem, jaki sobie, powiedzmy, zażądaliśmy. Także też działa to bardzo fajnie. No i całkiem ciekawa opcja, tak, że możemy sobie zrobić wora z dowolnego punktu, czy to będzie właśnie skrzyżowanie, lotnisko, cokolwiek sobie wskażemy. Jestem też ciekaw, czy automatycznie przejdzie mi na tryb leg i skieruje się do następnego punktu. A zobaczmy z ciekawości, przyspieszmy czas, dobra, jest czterokrotnie. Myślę, że powinno się tak stać, dlatego że Nukro jest punktem na naszej trasie, więc powinien kontynuować dalej na Lugub. Ale tak się nie stało, jednak z OBS-em to nie działa, więc damy teraz, tutaj damy Lugub, okej, Nukro, Lugub, dajmy leg. Aha, on chce zawrócić na Nukro teraz, czemu tak? Więc dajmy, chcielibyśmy dać direct to Lugub, okej. No dobrze, wykręci sobie kółeczko na Nukro. Albo dajmy mu, jak mamy Lugub, dajmy mu teraz direct tu. Chociaż teraz się coś pogubił. Dobrze, włączyłem mu leg i kieruję się na Lugub. No nie zawsze ten GPS tutaj też potrafi załapać odpowiedni kierunek. Także trzeba z tym uważać, ale teraz powinno być wszystko w porządku. Przetnie sobie tą linię i będzie kierował się na właśnie Lugub, bo tak mamy ustawione. Tak i wyrównuje, ok. Dobrze, także tak właśnie tutaj działa GPS. Jeżeli sobie ustawimy trasę tutaj w Route Managerze, zobaczmy sobie teraz wcześnie, jak wygląda tutaj urządzonko Garmin. I jestem w domyślnej Ceśnie 172P. I tutaj, jak zobaczymy w menu, autopilot jest niedostępny i nie możemy, można powiedzieć, nie możemy sobie wyznaczyć trasy, ale to nieprawda. Trasę możemy sobie wyznaczyć. Musimy tutaj sięgnąć do schowka. O, i tu jest nasz GPS. GPS Map 196 Garmin urządzonko. Co ciekawe, Garmin zawsze udostępnia instrukcje do swoich urządzeń i też możemy poszukać właśnie PDF-a z instrukcją do tego urządzenia. GPS Map 196 jest Pilot's Guide i możemy sobie tutaj zobaczyć, jak operuje się rzeczywistym tym takim urządzeniem. Tak, tutaj mamy właśnie opisy, jak to działa, mamy baterię, jak wyjąć. Mamy tutaj ekrany, co możemy zrobić i tak dalej. Jest to wszystko poopisywane. Mamy opis przycisków. Także co ciekawe, możemy też zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, jakie tutaj mamy, o właśnie, jak te ekrany wyglądają i czego tak naprawdę brakuje. I jednak niestety dużo opcji brakuje tutaj we Flight Gear. Ja na przykład nigdy nie oświadczyłem tego okienka, Active Route Page.
I to jest o tyle dziwne, że to jednak powinno być jakąś podstawą, tak? To jest właśnie aktywny nasz, tak, jakby plan lotu, nasza, tak? Nasze trasy, po których będziemy lecieli. Takiego okienka nie uświadczyłem. Na przykład też nie widziałem czegoś takiego, że mamy podzielone tutaj okno na mapę i na tutaj pewne, tak, parametry lotu, jak i kierunek. Tutaj mapa też wygląda dużo fajniej w rzeczywistości niż tutaj we Flight Gear zrobiono. Także tutaj odsyłam do tego PDF-a, jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie działa to urządzenie w rzeczywistości. A my sobie też omówimy je i zobaczymy, jak to działa. Także na dzień dobry tutaj mamy przycisk Power, włączamy to sobie czerwonym przyciskiem i urządzenie jest zasilane z baterii, więc po prostu nie trzeba nawet tutaj samolotem nic robić. Urządzenie się uruchamia. Na dzień dobry mamy ostrzeżenie, że używamy tylko to w Visual Flight Rule, czyli w lotach z widocznością. Czyli jest to tylko takie urządzenie pomocnicze, nie używamy tego do latania, tak jak nie wiem, w samolotach liniowych. Jeżeli chodzi o GPS-a, tutaj właśnie to nie powinno być główne urządzenie nawigacyjne, tak? Tak to należy rozumieć. No i tu mamy, że rozumiemy ryzyko i takie tam rzeczy. No i mamy I agree, czyli że zgadzamy się na to, więc potwierdzamy tutaj klawiszem Enter. No i wyświetla nam się nasza mapka. Tutaj na środku będzie być nasz samolot, ale też jakiś punkt mi się nałożył. Tu mamy in, out. Out oddala widok, in zbliża widok, ale to jest maksymalne zbliżenie. Także na środku mamy pozycję naszego samolotu. Tutaj mamy informacje o zasięgu w milach morskich naszego zbliżenia, czyli ile tam widzimy, tak, dystansu dookoła samolotu. Tu mamy przed naszego wora Bravo Bravo India, które jest za nami. Nie widzę za to lotniska, a tu jest lotnisko oznaczone dopiero dosyć daleko, ale no, wydaje się daleko. Dobra. Także tak, dalej mamy przycisk Page. Tutaj możemy przyciskiem Page zmieniać sobie strony. Teraz tak, zmieniłem stronę na po prostu wskazania kursu i pewnych parametrów lotu, co sobie zobaczymy podczas przelotu. Tu mamy kolejne informacje związane z naszym przelotem, co sobie zobaczymy w trakcie lotu. I jeszcze raz Page i wracamy do widoku mapy. Tu mamy przycisk Quit, który działa tutaj podobnie jak Page, czyli przewija strony, ale w drugą stronę. Tu do przodu, tu do tyłu. Ale też Quit służy do wychodzenia z pewnych funkcji, co sobie zaraz zobaczymy. Tu mamy Enter, tu akurat nie działa, ale tutaj potwierdzamy tym przyciskiem różne akcje. Może zobaczmy sobie teraz Nearest, czyli punkty najbliżej nas. No i mamy kilka zakładek. Mamy teraz lotniska. Możemy tutaj teraz góra-dół wybrać sobie jakieś lotnisko najbliższe nas. No dajmy to, przy którym jesteśmy. I potwierdźmy Enterem. Tak, dajmy jeszcze oddalenie. Narysowała nam się linia właśnie do tego lotniska, czyli po prostu jest to opcja teraz Direct To. Będziemy lecieli bezpośrednio do tego lotniska. No oczywiście możemy sobie wskazać dowolnie inny punkt, czy też inne lotnisko. Tutaj mamy dalej wory. Możemy wybierać wśród najbliższych worów też NDB, fixów i jakichś tam miast i punktów stworzonych przez nas. Tu mamy jakieś mnóstwo, dużo różnych punktów. Tak, dajmy sobie jakiegoś wora, na przykład jakiegoś dalszego. Dajmy też Enter. No i teraz widzimy, że linia gdzieś tam się pokierowała w stronę wora, którego sobie wybrałem. Bo on jest dosyć daleko. Niestety ta mapa jest nie za fajna, jak dla mnie. Tutaj, no ja dalej nie widzę tego wora, czy to już jest tutaj, czy jeszcze gdzieś dalej. Ale chyba gdzieś tutaj się powinien kończyć. No ale też nie widać tego wora, że on tutaj jest. No dobrze. Także tak działa opcja Nearest. Tu możemy sobie szukać różnych rzeczy i tu możemy dać teraz Quit, żeby to zamknąć. Mamy też opcję Direct To. Podobna do Nearest, tylko że z tym, że tutaj musimy sami pisać, co szukamy. I mamy też nasze własne punkty, tak? Tu mamy punkty Aviation. Tutaj sobie musimy coś szukać. Tutaj mamy to, co już szukaliśmy wcześniej. To akurat jest nasz WOR i lotnisko, które sobie wcześniej poprzez Nearest szukałem. A tu są nasze punkty użytkownika, a w tej chwili nie ma żadnych.
No ale tu na przykład możemy sobie coś poszukać, dajmy teraz Enter i możemy coś wpisać. Teraz jak tutaj pisać? Tu musimy użyć tego krzyżaka, żeby coś pisać, co nie jest też wygodne. Niestety nie możemy pisać z klawiatury. Działa to tak, że zawsze domyślnie ustawiamy się na 0. I teraz będzie, jak idziemy do góry, to mamy 1, 2, 3 i tak dalej. Jak dojdziemy do 9, to będzie alfabet. Tak, czy będziemy mieli A, B, C i tak dalej. No wpiszmy coś sobie, na przykład Warszawę sobie wpiszmy, czyli E. No i teraz chcemy kolejny znak wpisać, no to idziemy w prawo. I mamy drugi znak, jeżeli chcemy go usunąć, to idziemy w lewo, tak, i mamy pierwszy znak. Więc idziemy w prawo, on się kopiuje, czyli mamy kolejne E. I w sumie dobrze się kopiuje, bo nie idziemy zawsze od zera. No i dajmy sobie teraz P. P jest dalej w alfabecie, więc idziemy do góry. O, P, jest P. No dobrze, dajmy dalej. I W. W jest dalej do góry w alfabecie. EPW. O, już nam znalazł EPWA. Jest też EPWA VOR, NDB. To jest dopiero airport. Więc już nie musimy wpisywać literki A. Możemy dać teraz Enter. No i mamy podświetlenie na wyszukanej liście i musimy teraz wskazać to, co chcemy. Czyli chcemy EP... Aha, tu jest EPWR, airport. A to ciekawe. To w takim razie będzie to. Tylko nie ma podpisu airport. Nie wiem dlaczego. Ale potwierdźmy to Enterem. Tak, i teraz powinniśmy być skierowani na Warszawę. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie mamy aż tak dużego oddalenia. No także tak działa opcja też direct to. Tu musimy sobie sami wpisać, ewentualnie skorzystać z tej opcji ostatnio szukanych rzeczy. No ciekawe, że mi się airport nie podświetla, że to jest lotnisko. Także nie jestem pewny, czy rzeczywiście to wskazuje mi na lotnisko, ale dobra. Nie będziemy teraz lecieli do Warszawy. Także tutaj dajmy quit. OK, tak działa ta opcja. I mamy jeszcze menu. I tu jest parę opcji. Domyślnie tutaj mamy zakładkę aktywną mapa. I tu mamy pewne filtry do mapy, co chcemy na mapie wyświetlać. Teraz musimy dać Enter, żeby tutaj sobie aktywować podświetlenie. Tu też są jakieś błędy, że jest to nieczytelne, bo jest przyciemniony napis, powinien być na biało. Ale dobra, wyłączmy sobie na przykład fixy z mapy, więc najeżdżamy na fix, dajemy Enter i odznaczamy checkboxa i teraz fixy na mapie, damy quit i fixy na mapie już się nie będą wyświetlać. I chyba tak jest, bo już nie jest tak gęsto od tych punktów, także filtry działają. Wróćmy do menu. No i zobaczmy sobie jeszcze inne opcje. Dajmy teraz w dół, jesteśmy w zakładce Setup. Tu mamy dwie zakładki, ustawienia co do jednostek oraz, idąc w prawo, różne ustawienia. No i co do jednostek dajmy Enter, możemy sobie pozmieniać dystans, żeby był w milach morskich domyślnie, albo Enter i w kilometry przełączamy. Enter jeszcze raz, wracamy na mile morskie. Mamy prędkość w węzłach albo w kilometrach na godzinę. Prędkość pionową w stopach na minutę albo w metrach na sekundę. Wysokość w stopach albo w metrach. Ciśnienie w calach słupka rtęci i w hektopaskalach. No i temperatura w stopniach Celsjusza albo w Fahrenheita. No tutaj najbardziej przydatne może być zmiana ciśnienia sobie w hektopaskalach. Ale to też jak sobie chcemy. Ja na razie nie będę nic zmieniał. Dajmy teraz quit, żeby tak usunąć podświetlenie. I możemy przejść na przykład w prawo na różne opcje. I tu mamy filtry, no map filter. Dajmy Enter, to możemy sobie zmienić, żeby były filtry na mapach. Ja za bardzo nie wiem, o co chodzi z tym filtrowaniem mapy jeszcze. Ale tu mamy takie opcje i mamy VNAV Indicator, wskaźnik tutaj nawigowania pionowego. On się chyba gdzieś wyświetlał, jeżeli to sobie, no, damy sobie, włączymy ten indicator, to quit, OK, page. Możliwe, że gdzieś tu on się wyświetlał, chociaż też nie jestem pewny. No tego dokładnie nie wiem, ale dobra, idźmy dalej. Tak, także tu mamy setup.
to wszystko setup, idziemy do góry, mapa, to już widzieliśmy i mamy E6B. E6B to jest taki mechaniczny, oryginalnie to się tak nazywa, mechaniczny kalkulator dla pilotów z General Aviation. No i tu na przykład jestem na stronie Wikipedii, widzimy właśnie, tak wygląda to urządzonko fizycznie. Tak, czy to jest taki no, dosyć zaawansowany i rozbudowany kalkulator. Tutaj mamy tarcze obracające się, to się właśnie przesuwa. I tu możemy sobie właśnie z tego kalkulatora wyliczyć przeróżne parametry potrzebne pilotom, jak na przykład prędkość względem Ziemi, czy też prędkość rzeczywista, czy różne tam odchylenia co do wiatru i tak dalej. Więc tutaj piloci, którzy szkolą się na General Aviation, takie urządzonko muszą znać i się nim obsługiwać. A jeżeli chodzi o tutaj to urządzenie GPS, to ono też ma właśnie taką, no tak nazwano tą zakładkę, dlatego że tutaj też nasz GPS, nasze urządzenie wylicza nam pewne wartości z naszej na przykład obecnej wysokości, ciśnienia, prędkości lotu i tak dalej. I mamy coś takiego jak obecna nasza wskazywana wysokość, jest to 147 stóp. Mamy ciśnienie 29,65 cala słupka rtęci i to ciśnienie też się powinno zgadzać, bo on to sobie po prostu przepisuje z metaru 29,65. Więc się zgadza. Calibrated airspeed, tutaj akurat jest 0, bo nie jesteśmy w trakcie lotu. Total air temperature, czyli temperatura na zewnątrz, ale z uwzględnieniem tarcia powietrza o poszycie samolotu. Tu akurat jest 19 stopni Celsjusza pokazane. Nasz obecny kurs też by się zgadzał, bo jesteśmy na pasie 0,7. Będzie to widać? Chyba nie bardzo. Ale jesteśmy na pasie 0,7. Więc kurs też się zgadza. Mniej więcej. Headwind, czyli wiatr czołowy. I rzeczywiście jest to wiatr czołowy. Mamy 10 węzłów. Też to widać po true airspeed, czyli po prędkości rzeczywistej samolotu. Co ciekawe, ta właśnie prędkość wynosi 10 węzłów, co by można było powiedzieć tak, że nasz samolot się porusza z prędkością 10 węzłów, ale to no oczywiście wynika z tego, że mamy wiatr właśnie czołowy, headwind, co już daje nam na dzień dobry 10 węzłów prędkości, mimo że stoimy w miejscu, więc to się zgadza. Mamy kierunek wiatru 7.0 i to też się zgadza, to jest też z metaru. Jak sobie zobaczymy też pogodę, mamy 0.7.0, 10 węzłów i tak ogólnie prędkość wiatru też 10 węzłów. I density altitude, czyli wysokość gęstościowa, bardzo ważny parametr też w General Aviation, jeżeli chodzi o na przykład start samolotu, dlatego że im wyższa ta wysokość gęstościowa, tym osiągi samolotu będą się pogarszały. Należy to szczególnie zwrócić uwagę podczas bardzo upalnych dni, gorących dni, dlatego że wtedy przeważnie ta wysokość gęstościowa będzie wzrastać. I tutaj o każdy wzrost o 1000 stóp względem naszej wskazywanej wysokości, każdy wzrost tej wysokości gęstościowej o 1000 stóp powoduje, że nasza droga rozbiegu samolotu się wydłuża o 10%. Także ma to znaczenie jeszcze też duże przy właśnie startach z krótkich pasów, czy tam właśnie z jakichś pasów trawiastych, aeroklubów i tak dalej, które przeważnie są krótsze niż taki pas lotnisk międzynarodowych, na którym ja teraz jestem. No ale w tej chwili ta wysokość gęstościowa widzimy, że pokrywa się ze wskazywaną, więc w zasadzie ona nie ma teraz tutaj żadnego wpływu. Mamy taką samą wysokość, więc można powiedzieć, jest wszystko ok, nie musimy się tym przejmować w tej chwili. Dobrze, przejdźmy teraz do zakładki dalej, bo tutaj nic nie możemy zrobić. Jeżeli damy Enter, to tutaj nic nie działa, po prostu mamy tylko informacje takie do odczytu z tego kalkulatora. I dajmy teraz do góry, przejdźmy na zakładkę samolot, aircraft. Tutaj sobie możemy tworzyć takie profile samolotu. Tu na razie nie mamy chyba żadnego profilu. Mamy teraz current aircraft jako new aircraft, czyli w zasadzie nie mamy żadnego. Mamy opcję enter to add aircraft, czyli po prostu naciśnij enter, żeby dodać samolot, no i teraz nam się to podświetla, więc jeszcze raz dajemy Enter, żeby dodać samolot i przechodzimy na zakładkę Aircraft Profile, czyli tutaj tworzymy sobie profil naszego samolotu, możemy sobie teraz wpisać nazwę naszego samolotu, ja tu może nie będę wpisywał nazwy, ale piszemy tak samo, do góry zmieniamy tak literki, a lewo, prawo, no w lewo usuniemy literkę, w prawo, no dodamy kolejną, ja to je usunę. Nie będę tutaj tego akurat zmieniał. Zostawmy sobie aircraft. Dajmy dalej Enter, jeżeli nazwa jest już ok dla nas. I mamy teraz ustawienie co do
prędkości przelotowej dla naszego samolotu. Jest to 120 węzłów i myślę, że jest to jak najbardziej ok. Tak, mamy 120 jako taką prędkość normalną do przelotu. Tu też możemy sobie zmieniać przed klawiszem góra-dół. Teraz dam dół, to zmniejszamy. I mamy też prędkość maksymalną, potwierdźmy enterem i mamy też do ustawienia prędkość maksymalną, to jest 150. No to będzie ta prędkość, też będzie ok. Czyli te parametry są domyślnie już takie ustawione pod Cessnę, można powiedzieć. No ale dajmy sobie na przykład, nie, 148, coś sobie zmieńmy. Potwierdźmy to enterem i jeszcze mamy opcję full flow, czyli przepływ paliwa, ilość paliwa, jaka tutaj spala nasz samolot. Tu mamy też, możemy sobie to zmienić, wciskając strzałki góra-dół, ale zostawię sobie 5. Dobrze, dajmy teraz enter. I tu jest jakiś bug, bo w tej chwili nic się nam nie wyświetla. Więc dajmy quit. O, i teraz dopiero widzimy, że ten mój aircraft się pojawił i jest też automatycznie wybrany, tak? Mamy current aircraft jako mój samolot. I jest to właśnie też taka informacja co do maksymalnej prędkości 148 węzłów, tak żebyśmy też wiedzieli, jakie tu mamy ustawienie. No i oczywiście możemy tu dodawać sobie kolejne profile, dajmy enter. Tu możemy sobie dodać teraz kolejny samolot i kolejny i tak dalej. My wtedy z tej listy możemy sobie wskazywać te profile samolotu i wybierać, które tutaj chcemy sobie ustawić jako current aircraft. Jeżeli damy jeszcze raz enter, to możemy to edytować. Dobrze, wyjdę sobie z tego, quit. Pójdźmy teraz do punktów, czyli do góry. Jesteśmy w zakładce points. No i tutaj dodajemy sobie własne punkty na mapę. No i do tych punktów też możemy sobie lecieć albo ustawić je sobie jako jakiś punkt na trasie i tak dalej. Więc dajmy sobie enter. Podświetla nam się, więc mamy teraz jeszcze raz enter to add waypoint, czyli jeszcze raz enter, żeby dodać punkt. I jesteśmy na zakładce points profile. Current, tak dziwny current, czemu current? To jest po prostu nazwa tego punktu. Też możemy sobie ją zmienić jak chcemy. Zmieniamy literki góra-dół. Kolejne literki w prawo, usuwamy w lewo, to samo co zawsze. Ale zostawię sobie point. I mamy tutaj współrzędne geograficzne tego punktu. Po prostu musimy znać współrzędne geograficzne, które chcemy sobie ustawić, jeżeli chodzi o dany punkt. Dobrze, tu sobie coś troszkę zmienię. Dajmy enter. I to też sobie trochę zmienię. I enter. To już zostawmy. OK. No i podobna sytuacja. Tego punktu nie widać. Dajmy quit. O, i dopiero się pokazuje na naszej liście. Teraz do takiego punktu możemy lecieć. Dajmy sobie quit. I wybierzmy sobie direct to, to chyba było tutaj, idziemy w prawo, tak jest user, to są nasze punkty. No jest ten nasz punkt, dajmy sobie teraz enter, że chcemy do niego lecieć, o, narysowała nam się linia. Tutaj gdzieś blisko chyba tego lotniska to jest. Więc tak, w ten sposób możemy poprzez direct to, tutaj w users, wybrać sobie te nasze punkty, które sobie tutaj w menu ustawiamy. Wróćmy do menu. Dajmy jeszcze do góry, bo tu mamy kolejne zakładki. Punkty były, jeszcze raz do góry i mamy route. Tutaj ustawiamy naszą trasę. To sobie zrobimy za chwilę. Dajmy jeszcze tutaj do góry, co mamy. Mamy flights. Tutaj nigdy nie uświadczyłem jakichś danych. Tutaj mamy nasze przeloty chyba. Może wykonane przeloty. No ja może jeszcze nigdy nie wykonałem pełnego przelotu. Nie wiem, więc może dlatego. Nie mam tu nic, żadnej historii. Ani lotów. I mamy jeszcze do góry zakładkę GPS. Tutaj mamy właśnie satelity, z jakim jesteśmy połączeni. No i mamy datę, godzinę. Różne też takie poboczne informacje, których tutaj nie będziemy się w nie wgryzać. To jest tylko takie informacyjne. Dobra. Zróbmy sobie teraz naszą trasę przelotu. Dajmy sobie mapę. Może nie będę dawał wszystkich punktów. Dajmy sobie może podobnie te punkty jak przy tamtym pierwszym przelocie Piperem. Teraz tak, dajmy sobie enter, tak, bo musimy dać enter, żeby dodać trasę, więc dajmy jeszcze raz enter. Jesteśmy na stronie nowej, gdzie ustalamy sobie trasę. Na dzień dobry mamy pierwszy punkt jako nasze lotnisko startowe i to się zgadza. Echo Delta Delta Bravo. Dajmy sobie strzałkę w dół, żeby teraz przejść do enter to add waypoint, czyli dajemy enter, żeby dodać nowy punkt na naszej trasie. No i podobna historia, musimy się teraz przeklikać, żeby wpisać kolejne punkty. Dajmy teraz ten punkt. A dajmy ten, tak jak na tamtej trasie, czyli naszego wora. Czyli F, szukamy F, dajmy do góry, będzie chyba szybciej znaleźć. Musimy się przewinąć przez wszystkie liczby, teraz mamy alfabet, C, D, E, F. Jest F, idziemy w prawo, teraz W, no to W do góry.
Jest W. Możemy się upewnić, czy już to jest wyszukane. Jest wyszukane. Nie musimy pisać kolejnej literki. Dajmy Enter i wybierzmy naszego wora. Jest nasz wor. Enter. OK. Na mapie jeszcze nic nie widać, bo taką trasę trzeba aktywować. Dopiero wtedy na mapie się to pokaże. A żeby aktywować trasę, to musimy dać, no wybieramy sobie jakiś punkt, dajmy już na przykład ten nasz pierwszy i idziemy w prawo jakby, tak, dajmy sobie w prawo, o, i widzimy teraz podpis Jump to Waypoint, czyli przeskoczyliśmy do tego punktu i jednocześnie naniosło nam się na mapie nasza trasa, no na razie prosta do jednego punktu. Ustawmy sobie kolejny punkt, to będzie Sierra Uniform India. S to będzie do tyłu szybciej znaleźć, więc idziemy w dół. Jest S, teraz U, to idziemy do góry. Jest U, jest już India, nie musimy pisać, Enter. Wybieramy tego wora. Co ciekawe, jest też drugi. No, nie wiem czemu tak, tu mamy z małych liter, tu mamy z dużych liter. Widocznie w bazie danych FlightGeara są dwa takie punkty, takie same, bo widzimy, że dystans i kurs jest ten sam, więc to jest to samo, dajmy Enter. No i mamy drugi punkt, z tym, że na mapie dalej nie mamy, no bo musimy na nowo na przykład aktywować pierwszy punkt. O, i dopiero się nanosi na mapę. Tu dajmy sobie jeszcze trzeci, RSAP, ten sam, Enter. A, no to do góry będzie szybciej. Musimy się przewinąć tylko przez liczby. A, w prawo, teraz R, no to lećmy do góry. No troszkę niewygodne jest to wpisanie, trzeba jednak się troszkę naklikać, żeby cokolwiek tutaj wpisać. Teraz S to do góry. A może już było RSAP. Jest RSAP, dajmy Enter. To jest fix, zgadza się, Enter. Żeby się upewnić, dajmy sobie w prawo, OK. Jest na mapie. Dobrze, może na razie wystarczy mi te dwa punkty tylko. Czy w sumie trzy już mam, ok. No tutaj tak na marginesie to mamy właśnie waypoints, nasze punkty, mamy kurs, jakim powinniśmy lecieć do kolejnego punktu, mamy dystans do kolejnego punktu, czyli jakby dystans jednej odnogi, mamy szacowany czas do danego punktu, czyli najpierw 11 minut, później 8, później 5 i mamy konso. Konso jest od consumption, czyli jest to ilość paliwa, jaka będzie tutaj zużywał nasz samolot podczas danej odnogi. Także mamy po kolei tutaj wartości 1, 0,7 i 0,4, czyli po prostu pierwsza odnoga jest najdłuższa i tutaj zużyjemy najwięcej paliwa. Później jest troszkę krótsza i mniej i jeszcze mniej i tak dalej. A tu mamy jeszcze total. To jest chyba total distance, total time, total conso. Także mamy też podsumowanie. No ale dobrze, zobaczmy sobie taki krótki przelot po takiej trasie. Dajmy teraz quit. Tu mamy teraz tą trasę też wyświetloną. Możemy dodać kolejne tutaj sobie routy, jeżeli chcemy. Ale dajmy quit, quit, wyjdźmy z tego całkiem. I widzimy teraz na mapie te linie. Najpierw mamy do lotniska, później mamy kolejną linię. No ale już się nie rysuje. No niestety tutaj rysowanie tej mapy jest jakieś dziwne, albo ja jej nie rozumiem. Tu na przykład mamy jakiś fragment linii. Ja myślę, że są jakieś błędy. O, jakaś linia nam się rysuje. Ale nie wiadomo skąd, ale tu prawdopodobnie będzie może ten wor. I dlatego tak to wygląda. Tylko wor się nie rysuje. No niestety, tutaj ta mapka, nie jestem z niej zadowolony, że tak powiem. Dużo lepiej jest użyć tej mapki z FlightGeara, gdzie wszystko ładnie się rysuje. Ale dobrze, tak wygląda tutaj ustawienie sobie trasy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wróćmy do menu, żeby się upewnić. Dajmy sobie jeszcze raz tego routa. A, był, w dół. Enter, enter. I aktywujmy sobie ten drugi punkt, czyli w sumie pierwszy punkt od lotniska. Włączę sobie ustawienia GPS, okienko. Tak, i tu widzimy, jaki mamy identyfikator, do którego GPS będzie nas kierował, czyli na lotnisko. Aktywujmy sobie Foxtrot Whisky Echo. Aha, ale tego nie zmienia.
A tu sobie aktywuję lot waypoint. Jesteśmy, tak, lot pierwszy na lotnisko, a później dopiero do tego punktu. No tutaj chyba coś jest nie tak, bo ja aktywuję sobie ten punkt jako VOR, a on mi chce lecieć na lotnisko najpierw. To jest dziwne. Aktywujmy sobie drugi punkt na trasie, zobaczmy. Tak, i teraz mam ustawienie, że lecę do pierwszego VOR-a. Także tu jest coś nie tak, tak? Trzeba jakby o jeden krok do przodu aktywować, żeby tutaj GPS załapał na przykład teraz pierwszy punkt, to muszę aktywować drugi. No, nie powinno tak być, ale chyba tak to jest, niestety. Dobrze, ja tu się oddalę teraz. Dajmy quit, quit, quit. Mamy mapę. No okej, teraz by się zgadzało, że lecimy do Wora. Już to lotnisko jest pominięte. I to jest ten WOR, ok. Teraz on się wyświetla. A, może on się wyświetla cały czas, tylko ta linia jest jakaś tutaj druga, niepotrzebna. To jest dziwne. Dobra. Więc w sumie możemy lecieć. Zobaczymy, jak tutaj sobie radzi ta Cessna z tym GPS-em. Ja się też odpalę na szybko. Nie będziemy tutaj tracić czasu, dajmy autostart. Dobrze. Jeszcze sobie heading ustawię. O. No i tak samo, aktywujemy sobie autopilota. Także tutaj już od razu sobie w GPS-ie podepnę nav 1 do GPS-a. Więc włączenie opcji nav na autopilocie tak samo. O tej opcji nav. Tak samo już będzie podążało wedle GPS-u, a nie radia, więc powinno nam działać. OK, wystartujmy. Także Shift B, zwalniam hamulec postojowy i dodajemy ciągu. Samolot już mi podrywa, bo jest wiatr czołowy 10 węzłów aż, więc poderwał się sam dosyć wcześnie. No i dobrze, dam mu, włączymy autopilota, dam na razie utrzymywanie heading. Niech sobie samolot wykonuje. Tutaj wzbijanie dajmy może 500 stóp na minutę i zobaczmy, jak lecimy. W tej chwili tak wzdłuż osi pasa. No i aktywujmy mu nava, żeby nam tutaj leciał po trasie. Link to GPS jest włączony, więc aktywujemy tutaj nava. Jest nav uzbrojony. Ok, nav jest aktywny, więc samolot powinien teraz podążać wedle GPS-a. Na razie tutaj mi wykręca w lewo lekko. Może dlatego, żeby właśnie szybciej przechwycić ścieżkę, po której będziemy lecieli. No i zobaczmy, zbliżamy się do ścieżki. Tu niestety nie widzimy igły na tym horyzontalnym wskaźniku kursu, ale będziemy ją widzieli tutaj. Dajmy page. Tak, widzimy kierunek, w jakim powinniśmy lecieć. Samolot nie wykręca coś. Chyba, że on tutaj to robi z dosyć dużym opóźnieniem. Tu jeszcze wstawię sobie antenkę do pionu. Wtedy jest lepszy sygnał GPS. Nie wiem, czy to ma znaczenie w symulatorze.
ale tak było w instrukcji Garmina. No samolot jeszcze nie wykręca, ma jakieś albo duże opóźnienie, albo... Właśnie, bo tu jest chyba coś z kursem nie tak. Aha, teraz mi wykręca, dobrze, czyli mają opóźnienie jednak i zobaczmy kurs, powinniśmy lecieć 78, więc to rzeczywiście jest zły nastaw zrobiony, ale niestety już chyba nie mam na to wpływu, bo to mi tak ustawia to urządzenie Garmina. No ale samolot wykręca, dam jeszcze przyspieszony czas, zobaczymy to szybciej, tak. Samolot wykręca, dajmy sobie jeszcze pokazywanie fly history, czyli to w jaki sposób lecimy. Samolot zostawia teraz ślad, ok. Także tu nam się ustawił kurs jakiś 120, 130 może, co jest nieprawidłowo, powinno być 78. Niestety tutaj szwankuje nam. Zobaczmy, czy mimo wszystko da radę tutaj polecieć na punkt nasz pierwszy, ale chyba to jest wszystko ok. Także samolot się kieruje, niestety nie idealnie po ścieżce. To mi trochę wygląda jak nawigacja radiowa, nie po GPS-ie, gdzie właśnie samolot tak sobie koryguje ten kurs w lewo to w prawo, aż w końcu się ustabilizuje na ścieżce. No ale dobrze, zobaczmy sobie, co tu mamy dalej, tak? Lecimy do tego punktu Foxtrot, Whisky, Echo i to się zgadza. Mamy tam jeszcze dystans 10,6, już 5 mil morskich. Tutaj mamy prędkość względem Ziemi, mamy wskaźnik jako wskazówkę, jak i po prostu liczbowo pokazane 106 węzłów. Tutaj mamy 110, 11 może, także no w sumie by się zgadzało, bo jest też wiatr, więc prędkość względem Ziemi jest troszkę mniejsza. No i tak, tu mamy wysokość w tej chwili 4700 stóp. Tu mamy prędkość pionową, wciąż się wzbijam, ale już w sumie mógłbym dać utrzymywanie wysokości, bo jesteśmy dosyć wysoko. I tak, prędkość pionowa schodzi do zera. Tu mamy czas do następnego punktu, za 4 minuty osiągniemy tutaj ten punkt. I mamy nasz też koordynator zakrętu, który nam pokazuje, czy wykonujemy zakręt w sposób standardowy. Dajmy page, następna strona. No i też mamy taką stronę z informacjami o naszym położeniu. Tak, jest tutaj kierunek, kompas, położenie samolotu jako współrzędne geograficzne. No, data, godzina. Następny punkt, do jakiego lecimy, się zgadza. Będziemy tam za 2 minuty i 40 sekund. Dystans do tego punktu w milach morskich. Kurs do tego punktu, jakim powinniśmy lecieć, ale chyba od naszej aktualnej pozycji. A tu jest bearing, to jest kurs, jakim aktualnie lecimy. Prędkość względem Ziemi. Wysokość 4800 stóp. Prędkość pionowa 0 stóp. No i to jest jakiś battery timer, nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi, czy jakiś to jest licznik dla baterii. Nie wiem, kiedy to się uruchamia i dlaczego. No i mamy voltage, napięcie 18,1 V. A my się zbliżamy do punktu. Tak to wygląda na mapie. No jest ten punkt, ale nie ma tej trasy rysowanej tutaj. No nie ma odnogi kolejnej, także tutaj ta mapa jest, no jak dla mnie, nie fajnie zrobiona, ma jakby chyba sporo błędów. Dajmy page, zobaczmy co tu się dzieje. Zobaczmy, czy nastaw do następnego punktu będzie tutaj wyświetlany prawidłowo jako nastaw tej igły. Za chwilę osiągniemy ten punkt. Ok, jest. Dobrze, igła się nam przestawiła na kolejny punkt. I się zgadza. Sierra Uniform India. Samolot jeszcze nie wykręca. Teraz powinniśmy lecieć kursem 92. No, też tak się to średnio zgadza.
bo mamy mniej niż 90. Ale wskazanie jest w miarę prawidłowe, bardziej prawidłowe niż do punktu poprzedniego. No samolot powinien wykręcać w prawo, igłę ma po prawej stronie i chyba w końcu wykręca. Także niestety, no tutaj jakoś to działa z opóźnieniem, tak jakbyśmy, tak jak mówiłem wcześniej, byli nastawieni do radiolatarni, a nie do GPS-a. Ale mimo wszystko samolot zaczyna z opóźnieniem reagować, więc trzeba dać mu trochę czasu. No i tu widzimy, jak on taką falkę zrobił, zamiast lecieć po prostej. No, ale wykręca, ok. No tu na mapie jest w ogóle jakaś kaszana. Nie wiem, czemu ta jakby droga się nam narysowała po lewej naszej stronie, a tutaj na mapie jest po prawej naszej stronie. No nie wiem, to wyświetlanie mapy też szwankuje. No ale tu jest chyba ta droga, tak? Jakim powinniśmy lecieć? No nie wiem, nie, ciężko mi określić, co to w ogóle pokazuje ta mapa. Co to za linie? Dziwne to jest. Dobra. No i teraz przetniemy drogę, ale no tutaj ta igła coś stoi w miejscu. No ten wskaźnik kursu jest jakiś też tutaj. Nie działa za bardzo prawidłowo. No teraz jesteśmy na lewo od ścieżki, więc igła się powinna przesunąć w lewo. No ale samolot reaguje prawidłowo, no wykręca w lewo. Mimo wszystko, że ta igła tutaj nieprawidłowo się pokazuje, widocznie te wskazania są też takie, no niezbyt dobre, precyzyjne i tak dalej. Dobra, także to tyle będzie ten odcinek. Myślę, że tutaj zobaczyliśmy sobie w działaniu właśnie GPS-a, jak tutaj się operuje tym okienkiem, jak też operuje się tym urządzeniem GPS Map Garmin. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam i do następnego odcinka.